A z nami już anonsowany gość Sławomir Nietupski, twórca Jasmino. Dzień dobry, Sławku. Dzień dobry, kłaniam się Państwu i Tobie. Witam Cię pięknie. Ostatnio słyszeliśmy się przy okazji promocji płyty Elixir, ale dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o epce, która pojawiła się dosłownie kilka dni temu. I ja tak zawahałem się kilka minut temu także na antenie, mówiąc, że to być może jest coś pomiędzy płytą poprzednią, a płytą kolejną. Czy tak traktujesz tę epkę? To są tylko trzy kompozycje. Dokładnie. Jest tak, jak to przedstawiłeś Państwu tutaj. To jest materiał wypełniający czas przed nadejściem drugiej pełnej płyty. Dobrze, to rozłóżmy na czynniki pierwsze niejako. Najnowsze wydawnictwo Jasmino. Tytuł epki to Lucid Horizon. I wiem od Ciebie, wiem z przekazu, które są dostępne, że ta kompozycja tytułowa, ona nie jest, powiedzmy sobie, nowa, ponieważ powstała przy okazji pracy nad Elixirem, ale z jakichś powodów nie zmiksowałeś jej i ona na płytę nie trafiła. Co się takiego wydarzyło? W zasadzie ta kompozycja powstała jeszcze wcześniej, podczas sesji nagraniowej debiutu Jasmino. Mhm. I po zakończeniu wszystkich prac związanych z tą pierwszą płytą, zacząłem analizować, które kompozycje trafią ostatecznie na album, bo było ich więcej niż te 10, które się pojawiły ostatecznie. I między innymi Lucid Horizon był fajnym utworem, ale jakoś nie współgrał mi z całości tej zawartości debiutu. I to czekał widocznie na swój lepszy moment, który właśnie się zmaterializował 18 lutego. I poniekąd powrót do tej piosenki narodziła się przez kolaborację z Tomaszem Pałuszkiem, który jest współodpowiedzialny za powstanie tego wydawnictwa. Czy ten czas, który upłynął od skomponowania tego utworu, pozwolił ci teraz inaczej na niego spojrzeć? Zdecydowanie. To jest bardzo w ogóle interesujące, jak się patrzy z perspektywy czasu na swoją twórczość czy jej przekaz. Chwile, które pozwoliły mi powrócić do czasów dzieciństwa, które przypadały na przełom lat 70., 80., odzwierciedla charakter muzyki, jego jakby stylistyka, która wtedy wypełniała moje życie i ona rezonuje jako lustrzane odbicie tego, co dociera do naszych uszu. Mhm. Natomiast zawartość tekstowa, przekładając na nasz język, czyli przejrzysty horyzont, to taka troszkę melancholia połączona z nadzieją, bo sam tekst opowiada o porzuceniu osoby, która musi się zmagać samotnie przez takie bardzo wyraźne przedziały w życiu, które dotyczą utraty kogoś bliskiego albo jakiegoś załamania i tak dalej. Ale na końcu jest ta nadzieja i właśnie na tym horyzoncie się ta przejrzystość pojawia. I to w ogóle dzisiaj, w tych okolicznościach, które nas wokół spotkały, to w ogóle nabrały jeszcze szerszego, uniwersalnego znaczenia. No właśnie o to chciałem, Sławku, cię zapytać, że właściwie przecież epka pojawiła się przed tymi wydarzeniami. No utwór tym bardziej pojawił się dużo, dużo, dużo wcześniej. Tak. Natomiast pojawienie się tej epki, choćby nasze spotkanie na antenie właśnie dzisiaj, dowodzi temu, że wszystko ma swój czas. I być może wcześniej, a raczej na pewno wcześniej, ten utwór nie miałby takiego wydźwięku, o którym mówisz. Zdecydowanie. Myślę, że nie miałby tej symboliki, tej ornamentyki, która towarzyszy właśnie ładunkowi emocjonalnemu, który przynajmniej ja, ale patrząc wokół, ludzie również go w sobie jakby bardziej eksponują. I to zupełnie zmieniło w tym momencie moje podejście. Powiem Państwu jeszcze i Tobie, że w piątek miałem ochotę popracować nad nowymi kompozycjami,
ale te informacje z mediów, które do mnie dotarły, całkowicie mnie po prostu zablokowały, wyciszyły, nie mogłem po prostu nic kreatywnego zrobić, bardzo to przeżywałem i nadal przeżywam, także oczywiście to bardzo emocjonalny materiał, mimo że ma taką bardzo znikomą zawartość, bo to jest kilka utworków tylko. Ja myślę, że wszystkich to dotyczy, że próbujemy jakoś sobie znaleźć miejsce i próbujemy jakoś normalnie żyć i wracamy do swoich zajęć, ale nam to kompletnie nie wychodzi, bo jesteśmy pochłonięci tą tragedią, która dzieje się wszak za naszą wschodnią granicą. Pomagamy, myślimy i wierzymy w to, że ta historia się skończy dobrze. I tutaj myślę, Sławku, że kluczem, mam nadzieję, do tych wydarzeń jest to, o czym powiedziałeś, czyli ta nadzieja, prawda? Że ona jest, ona się tli i wierzymy, że będzie dobrze. Trzeba wierzyć, ponieważ nadzieja jest motorem wielu wspaniałych zmian. I ta zmiana, mimo że zaczyna się dziać w ten okropny sposób, który nie trzeba nazywać po imieniu, a wiemy, o co chodzi, ona, uważam, ostatecznie i tak doprowadzi do czegoś bardzo dobrego i choć boleśnie to póki co wygląda. I to troszkę jest taki równoważnik i balast tej drugiej kompozycji, o której pewnie za chwilę porozmawiamy, ale tutaj na razie postawię kropkę. Dobrze, stawiamy kropkę i prezentujemy Lucid Horizon. Sławku, zostań z nami, za moment wrócimy do rozmowy. Sławomir Nietupski, naszym gościem, za 18 minut 16. Thank you.
To Jasmino i Lucid Horizon. Z nami Sławomir Nietupski, niezmiennie. Sławku, zanim przejdziemy do kolejnej kompozycji, to zastanawiam się, czy to, co się dzieje, skoro pracujesz przecież nad swoimi kompozycjami, jakoś znacząco wpłynie na twoją twórczość. Zastanawiałeś się nad tym może? Zastanawiałem się, Kamilu, i cały czas się zastanawiam i na pewno będzie przełożenie tego stanu umysłu, tych emocji. Nie wiem jeszcze w jaki sposób, bo to dużo czasu jeszcze zajmie, a ja nie mam założonej ramy jakiejś czasowej ani presji, kiedy coś ma się pojawić, po prostu to będzie przekładało się przez dłuższy czas. Choć rozpocząłem już pewne przygotowania i już powstają zalążki od zeszłej jesieni, ale jeszcze tak naprawdę pełna praca nie ruszyła ze względu na wydanie Lucid Horizon, które aktualnie ma miejsce, i modernizacji sprzętu, na którym będę to wszystko robił, więc muszę troszkę też jakby psychicznie się nastawić, bo mówię, w tej chwili jestem przyblokowany, to jest zbyt trudne, żeby tylko skupić się na samej twórczości. Ona gdzieś tutaj potrzebuje weny i takiego spokoju, a ja go jeszcze nie czuję w sobie. Może się okazać, że kolejna płyta Jasminu, taka pełna płyta, będzie swoistym dziennikiem albo pamiętnikiem emocji, które towarzyszą i tobie, i nam wszystkim w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Myślę sobie, że to też byłoby cenne. Prawda? Ja, słuchaj, uważam w ogóle, że ja jestem takim piechurem, który od 30 lat maszeruje w podróży muzycznej. I Jasmino jest jednym z takich miejsc, które odwiedzam podczas tej podróży. I właśnie sumuję to te wrażenia, te przeżycia utrwalone na jakichś wydawnictwach. I z pewnością będzie miało to odzwierciedlenie. Także to jest cały czas płynne i trwa. To nie jest tylko po prostu zaplanowane coś w przód. Ja muszę po prostu wyrażać to, jestem skazany po prostu na twórczość. Wspaniale, wspaniale. Płyta Jasmino kolejna za jakiś czas, proszę państwa. My dzisiaj rozmawiamy o epce Lucid Horizon. Za moment podpowiemy państwu, jak tej epki słuchać, gdzie ją można znaleźć, ale zanim to nastąpi, Sławku, to przed nami jeszcze jedna kompozycja, to będzie Smutek Twórcy. I myślę sobie, chyba jest to prawdą, że tego utworu nie byłoby w takim wymiarze, w ogóle być może go nie było, gdyby nie twoja współpraca z bydgoskim gitarzystą Tomaszem Pałszkiem, jedną z takich czołowych postaci polskiej muzyki elektronicznej. Czyż nie? Oczywiście. Tomasz Pałszek, podobnie jak ja, kilka dekad już funkcjonuje w muzyce elektronicznej i z wieloma osiągnięciami i sukcesami, któremu kibicuję i gratuluję. I w momencie, kiedy wpadł na pomysł realizacji swojego nowego albumu, tam chyba zainicjowano pomysł, aby poszerzyć go o dodatkowy dysk, na który trafią zaproszeni goście w liczbie bodajże kilkudziesięciu osób. W tym moja skromna osoba się pojawiła na zaproszenie Tomka, aby przerobić jego repertuar. I właśnie ta płyta będzie poświęcona tym przeróbkom, ponieważ utwór, który dla mnie przygotował do opracowania Tomasz, dość szybko się zmaterializował, a samo te wydawnictwo ma się pojawić dopiero za kilka miesięcy. Mhm. Odczułem chęć, żeby połączyć wydanie Lucid Horizon właśnie z tą kompozycją Tomka, bo oryginalnie on ją skomponował, ja ją przearanżowałem, przemodelowałem za chwilę państwo posłuchają, jak to wyszło, ale faktycznie on był przyczynkiem do tego, żeby ta kompozycja jakby zmaterializowała się szybciej w tej postaci pod szyldem Jasmino, bo to jest wspólna taka praca. Sławku, na epce mamy jeszcze cover Marka Grechuty i zespołu Anawa, Dni, których nie znamy. Jak można stać się szczęśliwym posiadaczem epki, bo zdaje się, że limitowane są wersje?
Tak, forma wydania jest podzielona na dwie wersje. Bez limitu, jeśli chodzi o dostępność cyfrową na wszystkich wiodących platformach oraz bezpośrednio można też do mnie się zwrócić w tym temacie. Natomiast dla kolekcjonerów, osób, które z bardziej z namaszczeniem podchodzą do utrwalonych i takich bardziej estetycznie podanych produkcji, to mamy przygotowaną wersję płyty winylowej, która jest podzielona na 7-calówkę i 10-calówkę, i ta 10-calowa płyta zawiera właśnie kompozycję przerobioną Marka Grychuty. Także tutaj zapraszam do kontaktu przez Facebooka, jeśli Państwo mają ochotę nabyć. Zapraszamy do kontaktu ze Sławkiem. Profil facebookowy Jasmino jest do polubienia w każdej chwili, także proszę sobie nie żałować. Bardzo proszę. Ale również przez kontakt ze Sławkiem na profilu facebookowym. Sławku, ostatnie pytanie. Czy tak przybliżona data tej nowej płyty myślisz, że jest? Mimo tego, że wiem, że prace zatrzymały się, ale może narzuciłeś sobie jakiś rygor i chciałbyś dotrzymać słowa. Sobie danego, rzecz jasna. Zdecydowanie słowo wypełnię, ponieważ moim celem w ogóle podczas tworzenia wszystkiego jest zakończenie tego rezultatem, który sobie zaplanuję. I czas jest elementem istotnym, ale nigdy nie jest portem docelowym. Mhm. Mam nadzieję, że ta nieszczęsna blokada jakaś odpuści i te prace ruszą bardziej intensywnie już niebawem, ale trudno mi naprawdę przewidzieć, czy ta płyta się pojawi w przyszłym roku. W tym na pewno nie, to jestem przekonany, bo za dużo jest po prostu pracy. Jeśli ktoś się zajmuje muzyką z doskoku, bo ja nie pracuję codziennie nad muzyką, tylko kiedy jest po prostu aura jakaś, to trwa. A ponieważ ja jestem piechurem, nie jestem szybko biegającym człowiekiem, jest to u mnie wolniej i trwa. Sławku, trzymam kciuki za jak najlepsze efekty twojej pracy. Dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Trzymaj się, bądź zdrowy. Ja również. Sławomir Nietupski. Bardzo dziękuję. Był naszym gościem. Jasmino. Proszę państwa, no to anonsowany smutek twórcy. Tęsknota, a skrzydeł nie ma glina, która rządzi ciały.